Halo, dzień dobry. Witamy serdecznie. Nazywam się Agnieszka. Jestem Jacek. Przyjechaliśmy z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu na 4-tygodniowe praktyki w ramach programu Erasmus+, do partnera naszej szkoły Stowarzyszenia VfBQ w Bad Freienwalde. Agnieszko, czy wiesz, że Bad Freienwalde to najstarsza uzdrowiskowa miejscowość w Marchi Brandenburgii? Tak, wiem. A czy ty wiesz, że największą atrakcją w Bad Freienwalde są trzy skocznie? Pewnie, że wiem. Byłem tu w zeszłym roku. W Bad Freienwalde znajduje się też wiele innych ciekawych atrakcji. Zapraszamy do zwiedzania. Znajdujemy się w internacie, w którym mamy do dyspozycji pokoje 3 i 4 osobowe wyposażone w łazienkę. Stołujemy się w kuchni, w której przygotowywane są niemieckie posiłki przygotowywane przez niemieckich kucharzy. Posiadamy również kuchnię herbacianą, w której możemy zrobić coś własnego. Posiadamy również pomieszczenie gospodarcze, w której robimy pranie bądź prasujemy nasze ubrania po ciężkiej pracy. Po pracy możemy zrelaksować się w sali telewizyjnej, siłowni bądź sali komputerowej. Codziennie wieczorem odbywają się też w sali seminaryjnej spotkania, w której omawiamy przebieg praktyk. Odbywamy praktyki w zawodzie technik geodeta, technik przemysłu drzewnego i technik ochrony środowiska. Praktyki odbywają się w Bad Freienwalde bądź w okolicach. Jeżeli jesteście zainteresowani, na pewno znajdzie się też branża dla Was. W wolnym czasie spędzamy czas grając w siatkówkę bądź pływając na basenie. W programie zawarte są również wycieczki kulturowe, dzięki którym poznajemy kulturę Niemiec i historię. Byliśmy na wycieczce w Berlinie, gdzie zobaczyliśmy Bramę Brandenburską, Reichstag czy Plac Aleksandra. Zobaczyliśmy również mur berliński i poznaliśmy też historię i architekturę Berlina. Byliśmy również w Poczdamie, w parku filmowym Babelsberg, gdzie zobaczyliśmy wiele różnych atrakcji i pokaz kaskaderski w wykonaniu najlepszych kaskaderów z Niemiec. Dodatkową atrakcją naszego wyjazdu był również wyjazd nad morze do Peenemünde. Witam serdecznie, nazywam się Violeta Baja. Jestem koordynatorem projektów międzynarodowych w Stowarzyszeniu w Bad Freienwalde. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, to... Zapraszamy! Z Bad Freienwalde Jacek Stanibuła i Agnieszka Kłysz.